Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku mam coś nowego dla was. No, zepsuły mi się dwie, ale to jest skrętarka. Kupiła mi mama skrętarkę. Power. Tu mam firmę, nie wiem czy ją widzicie, może światło za mocno bije. O, Power. Nie wiem, jak to się czyta. Może z angielskiego nie jestem dobry. Otwieramy. Ops, czekajcie. Ktoś się nie spodobał. Dobra, mam. Złożymy. Mamy otwarte. Jak widzicie. O. Tak się prezentuje w zestawie. Może zobaczę to światło. Trochę ciemno. Ale jednak tak się prezentuje. Mamy instrukcję. Mamy instrukcję, przelecimy sobie. Dobra, przelecieliśmy. Co tu mamy? Aha, i tu mamy kartę gwarancyjną. A tu paragon. Nie pokażę wam, ile tam poszło za niego. To trochę poszło za nią. Tak się prezentuje wkrętarka. Jak widzicie. Może światło za mocno być. Teraz wam pokażę, jak to w środku wygląda. Tu mamy ładowarkę. Tu mamy wkrętareczkę. A tu mamy końcówkę znowu. Tu wkręty. Ale powiem, takiego malutkiego wkręta jak ten. Jak igła ma, opowiem. Nigdy nie miałem tego. Tu mam końcówki, tak jak tu. Pamiętacie może. No i mamy wkrętareczkę. Co w niej jest, to zaraz wam pokażę. Najpierw wam pokażę, jak się wszystko prezentuje we wkrętarce. Wkrętarka kręci się dosyć, patrzcie, ma lampeczkę, tu się akumulatorek jest jeden, bo nie było dwóch w zapasie, jeden w zapasie nie było w ogóle, dlatego tu mamy akumulator, tutaj się są takie dwa guziczki z dwóch stron, i naciska się, ciągnie i jest git. I się kręci, jest git. Jak ktoś wie, do czego to jest, bo tak nie jestem pewien, do czego to jest. A dobra, już wiem do czego. I mocniejsza siła tylko. No dobra. Ładowarka mamy w całym zestawie. Ładowarka tak się prezentuje. Kabel koło metra ma, ale mi taki długi tam nie będzie potrzebny. Zamontujemy sobie na tym odcinku jeszcze ją. I będzie dobrze. Skrzynka się tak prezentuje. Tu mam końcówki co rzadko będę używał, bo mam tutaj, no może wkręty będę używał, ale skrzyneczkę zamykamy i odłożymy ją na półkę zaraz. No to tak, wpierw przetestujemy sobie ją, czy dobra jest. Ogólnie to ona ma, zaraz powiem, ile ona ma. 10.8 W. Tu możecie widzieć. Ogólnie to jest wiertarko wkrętarka. Rok produkcji 15 rok. Dobra, trochę stary jest. Teraz wam czytam, ile obrotów ma. Dobra, to na 1300 obrotów ma na minutę. 1300 obrotów, no. Powiem, że na taką wywiertarkę to jest dobrze. Teraz zobaczymy, co umie ona. No to robimy. Bierzemy sobie jakąś deseczkę. Bierzemy pierw sobie sosnową deseczkę. I bierzemy wkręta. No zobaczymy, jak tam.
radiator sobie. Bierzemy wkręta, końcówkę. Wyciągnę tylko. O, mam, wyciągnąłem. I drugą. I zobaczymy, jak sobie poradzić z deseczką taką. Czy od razu wkręci, czy będzie miał jakieś problemy. Powiem wam, szybko poszło jak z 18 watami. Ups, dobra, nie przewierciłem. No, siłę macie, wam powiem. A to było na 19, dlatego, a czekajcie. A na jedynce, jak się postara, czy da wot razy wykręcić. Da radę, to jest dobra wiatarka. Chyba, jeszcze, nie wiem. To, tutaj macie taki przycisk, tu. Lecę, tak nie widać zbytniego. Tak przekręcę światło. Tu macie taki przycisk. Ona słabsza wtedy jest. A jak go weźmiecie w drugą stronę, to jest. Czekajcie, bo zatrzymałem ją. I jest silniejsza w tą. To jest wkrętarka, wkrętarko-wiertarka, dlatego ja cię nie pomyślałem dlatego. No dobra. Na 19 poszło i dobrze. Teraz próbujemy na jedynce, czy sobie poradzi. No i też poszło, jak widzieliście. Czekajcie. No i dobrze. Znaczy od jedynki do 19 jest dobrze, wam powiem. Silnik wystarcza na godzinę. Akumulator, dokładniej. Tu macie firmę. Dobra, power. No, teraz sobie zobaczymy w desce dębowej. Sosnowej, dobrze. Poszukamy deski dębowej. O, tu mamy deskę dębową. I sobie zobaczymy w desce dębowej. Na jedynce pierw zobaczymy. Tutaj walimy. Oj. O, męczy się już. Męczy się, powiem. To zobaczymy na 19. No, na 19. Dobra. Na 19 na luzie poszło. No to wam powiem, że wkrętarka nawet dobra, światełko też dobre. No. Akumulator teraz tutaj sobie załączymy. Tutaj są takie dwa boce, zobaczę, czekajcie coś. No dobra, weźmiemy. Zmierzymy, bo tutaj są takie dwie dziureczki, to sobie ją zawiesimy. Oto... Czekajcie, mój wieszak na papier. Tutaj w tym miejscu, tutaj jest taka dziura. To wam zaraz pokażę, jak to będzie zamontowane. Teraz, jak to zamontujemy, to zrobimy... Odwrotnie zrobimy, bo kabel... Tak, o, i tak to będzie wisiało. Tak, o. Tutaj się będzie prezentowało tak. Zaraz jak to przymocujemy, to wam pokażę. Pojdę tylko po śrubki małe. Takie miejsce dosyć, żeby nie haczyły. Dobra, zobaczymy. Nie jestem pewien, bo mam takie malutkie te śrubeczki. Takie, takie. Tycie, tycie, ale one jak są. Dobrze są, powiem wam. Teraz w miarę szybko. I zaraz zobaczymy, jak to nam pójdzie. Odmierzamy, ile tu jest. No... 5,5.
Tak, tu będzie, tu będzie. Tu jeden, tu pięć. Okej. Wezmę dziurkę sobie. Wyrobię. Gdzieś tak w tym miejscu. Tu mam jedną dziurkę, tu mam pół tutaj jeszcze. Okej. No to przykręcamy. Ja to przekręcę leciutko. Drugą. Czekajcie. I to przykręcę szybko. Okej. Jeden mamy. Jedna śrubkaczka. Teraz znaleźć to zahaczenie. A to odwrotnie, dobrze. Nie, trochę muszę odkręcić, za dużo wkręcona. Hop. Dobra. Już się tak, ja na jednej śrubce powiem wam, że się trzyma. I montujemy. Teraz znaleźć te dziurki znowu. A to źle znowu. O, jest dobrze. Zamontowane. Przedłużacz daleki to tam nie będzie nam potrzebny. To tam go jeszcze tu rozwinę. Oraz. O, jest dobrze. Teraz trochę to jeszcze skręcimy, żeby tak nie odstawało. Jest dobrze. Mogliście słuchać i słyszeć psa. Trochę jest opleta pszczeka. Jeszcze tu skręcimy śrubką. Ale zaraz pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Dobra, jest dobrze. Odłączymy światło. Odłączymy akumulator. O. I się ładuje. Czekajcie. Mogę frezarkę. To światło wyłączę, a to podłączę. Akumulator tu podłączę, a światło tu podłączę. I hop. No dobra. Tutaj mamy podłączone. Jak widzicie, tu mam półeczkę. Idealnie w rogu się zmieściło. Ale teraz szybko odłączymy. Od wkrętarki akumulator. Dobra. I umieszczamy go tu. I się ładuje, jak widzicie. Jest czerwona kropka. To wam powiem, że bardzo polecam skrętarkę Powerloop. Ładowarka, jak ładowałem nią dopiero pierwszy raz, to około 4 godziny. A tak wytrzymuje, to zależy kto ile kręci i jaką siłą. No. Tak, no. No to jak się wam podoba wkrętarka, albo chcecie więcej z maszyn, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole, żeby powiadomienia mieliście.
No i zapraszam na poprzednie odcinki. Cześć!